omeno kolejne przedsięwzięcie Twojej fundacji, tym razem z Mustasz. Jak to się stało? Pomysł zrodził się kilka miesięcy temu, kiedy zjawili się chłopcy z Mustasz z pomysłem, aby wesprzeć fundację. Jako młodzi kreatywni oczywiście zaczęli rzucać pomysłami, ale najfajniejszą opcją było połączenie tak naprawdę tego, co jest w Afryce, z tym, co ja robię w Polsce i z kreatywnością młodych projektantów. Powstał fajny projekt. Dzieciaki moje w Afryce narysowały na zwykłych kartkach swoje marzenia. Te marzenia przyleciały wraz z naszym wolontariuszem tutaj do Polski. No i z marką Aloha stworzyliśmy unikalną kolekcję bluz, t-shirtów, koszul właśnie z marzeniami. Na przykład mój ukochany Joshua marzy o tym, żeby być artystą i to mamy na tej bluzie. Ktoś marzy o tym, żeby zostać pielęgniarką, ktoś inny chce być pilotem, ktoś jeszcze też artystą znowu. Chyba tutaj ktoś chce być gwiazdą, tutaj chce mieć na pewno dobrą pogodę. Więc z tych pięknych marzeń tak naprawdę powstała bluza. Oczywiście bluza zakupiona przez Państwa podczas już najbliższych targów w przyszłym tygodniu w weekend w Poznaniu. Zasila projekty fundacji oczywiście budowy szkoły dla dzieci ulicy w Don Bosco, tych, które zresztą malowały właśnie te marzenia. I koszt jednej bluzy będzie około 150 zł, więc nie jest to duży wydatek. Mamy super modową, fajną bluzę, do tego wspieramy szczytny cel, no i znamy marzenia, wyjątkowe marzenia naszych podopiecznych. Dzieci są bardzo słodkie, kochane, wszystkie mają jakieś fajne marzenia. Najbardziej tak pokochałam takiego mojego Joshua, chłopca, który przepięknie rysuje, super gra w piłkę nożną. I ja sama też mam marzenia. Moim marzeniem takim na najbliższą przyszłość jest grać w reprezentacji Polski jakby juniorek w piłce ręcznej. Sądzę, że w pomaganiu nie ma nic złego i jest duża satysfakcja z pomagania, jest to bardzo dobre. I nie wiem, czy tak ludzie nie chcą pomagać. Wydaje mi się, że bardziej chcą. Mam dużo takich koleżanek, które zawsze wspierają fundację. Mimo, że strasznie chciałyby polecieć do Afryki, poznać te dzieci. Bardzo się cieszą z tego, że właśnie z mamą robimy takie różne akcje, że jej pomagam w tym. Zawsze mówią, że bardzo fajnie, że tak robię. Więc fajne jest pomaganie. Pomysł zupełnie spontaniczny. Spotkaliśmy się z Omeną z zamiarem zrobienia czegoś wspólnie. I tak od słowa do słowa w naszej dynamicznej dyskusji doszliśmy do wniosku, że zróbmy mini kolekcję z polskimi projektantami. Wiemy, że Omena wspiera aktywnie dzieciaki w Ganie, w Don Bosco. Zróbmy coś w ogóle jeszcze z dzieciakami, takie porozumienie w ogóle trójstronne, czworostronne. To jest kolaboracja tak naprawdę czterostronna. Mamy polskich projektantów, Aloha From Deer, Kaba, który robi śmieszne kolorowe skarpetki, my, Omena i jeszcze dzieciaki z Gany. Kolekcję będzie można dostać już za tydzień na targach w Poznaniu, a między targami grudniowymi i poznańskimi październikowymi można dostać na mustasz.pl na naszej platformie sprzedażowej.